Pozdrawiam wszystkich waldek kanał FotoMix. Jak co poniedziałek nowa porcja wiadomości. Dzisiaj będzie tutorial dotyczący zmiany, a właściwie edycji, retuszu oka tak aby wyglądało ono na profesjonalny retusz i lepszy niż ewentualnie zrobiliśmy. Używamy często szkieł dosyć jasnych jeżeli chodzi o portrety, oczywiście, i nieraz ostrość między okiem, który jest na, na pierwszym planie, jest inna niż właśnie na drugim. Zazwyczaj powinniśmy złapać na to pierwsze oko, złapie się ostrość na drugie oko, i dzięki temu, właśnie filmowi, dowiecie się, jak zedytować oczy, aby nadać ostrość właśnie temu oku, które nas interesuje. Posłużę się tutaj filtrem radialnym, rozmyciem radialnym. Dodatkowo wprowadzę szum, który spowoduje właśnie złapanie tego filtra i wyostrzenie zdjęcia. Oczywiście także i wyostrzymy. Do tego dołożę warstwy Hue Saturation, aby zmienić delikatnie kolorystykę, dodać takich fajnych efektów do tęczówki. Zobaczycie, jak jeszcze. Zedytować to poprzez Dugend Burn. Dodamy światła, które będą tak promieniście, ładnie odchodziły od, od środka oka poprzez właśnie tęczówkę. Przyciemnimy sam, samą krawędź oka. Także dodamy troszeczkę takiego fajnego, glamurowego luka i będziecie mogli wszystkim pokazywać pięknie zrobione oko. Oczywiście zachęcam także do komentowania, czy akurat aż tak mocna ingerencja w nasz portret jest wskazana, jak uważacie, do jakiego stopnia należy się posunąć właśnie podczas retuszu, który robimy, czy na przykład tym efektem nie wychodzimy już poza coś takiego, co jest już naturalne, a no bo de facto te oko będzie nienaturalnie zrobione, nie będzie to naturalne oko tej modelki, którą fotografujemy. Dlatego zachęcam do komentarzy pod filmem. Myślę, że ciekawa dyskusja może się wywiązać. I jeszcze dodam, że ze względu na to, że mam awarię sprzętu, może troszeczkę gorzej być odebrany ten tutorial i jest troszeczkę właśnie Zrobiony na takim moim przenośnym osprzęcie, który nie służy do nagrywania moich filmów, dlatego będzie troszeczkę mniejsza rozdzielczość. Delikatnie też dźwięk będzie pogorszony, ale myślę, że nic to nie ujmie w odbiorze i w samym przekazaniu wiedzy, właśnie w tym tutorialu. Osoby, które nie subskrybują mojego kanału, zapraszam do subskrypcji. Co tydzień nowe wiadomości, co tydzień możecie się dowiedzieć czegoś fajnego. Nie przedłużając, wskakujemy do Photoshopa i już pokazuję, jak to zrobić. Jeśli już mamy nasze zdjęcie, musimy na początku zaznaczyć. Tęczówkę Oka. Możemy to robić na dwa sposoby. W tej chwili sobie przybliżę. Ctrl plus. Pierwszy sposób wybranie narzędzia zaznaczania eliptycznego. Wciskamy klawisz myszy i ustawiamy odpowiednio koło zaznaczenia przytrzymując ty, przy tym klawisz spacji możemy to jeszcze bardziej sobie dostosować do oka jak zrobiło nam okrąg jak widzicie naszło tutaj za wysoko nawet wyszło ponad ponad to co potrzebujemy z klawiszem Alt Option jak widzicie, pojawia się minus i usuwamy zbędne zaznaczenie, które przeszkadza w późniejszym edytowaniu właśnie naszego oka. To jest pierwsza metoda zaznaczenia. Jeżeli zrobimy teraz Ctrl D, Command D, czyli zniwelujemy nasze zaznaczenie, tutaj w lewym, po lewej stronie na dole mamy Quick Maskę, czyli szybkie zaznaczanie, szybką maskę. I wybierając teraz narzędzie pędzel, zmniejszymy jego wielkość. Możemy odpowiednio zamalować po prostu nasz element, który chcemy edytować w danej chwili. Czyli w tym wypadku oko. Zamalowujemy je dokładnie. Dookoła i uzyskaliśmy zaznaczenie. Jeśli jeszcze raz wciśniemy ikonkę, właśnie szybkiego zaznaczania, mamy już zaznaczone oko. Właściwie w tej chwili mamy odznaczone oko, bo jak widzicie, mamy przerywane te mrówki, przerywaną linię dookoła naszego obrazu i oka. Czyli teraz musimy wejść w menu Select, czyli zaznaczenie i inwersja, czyli zamienić nasze zaznaczenie, teraz mamy już tutaj gdzie jest oko kopiujemy naszą warstwę z okiem czyli ctrl, command, j mamy już nową, nową warstwę z naszym tylko jednym okiem przechodzimy do menu filtr szum i dodaj szum czyli add noise filtr, noise, add noise i tutaj jeśli przesunę, możemy dodać filtr szumu, tak żeby po prostu było to dosyć dobrze widoczne. Bierzemy monochromatyczny gaussian, OK. Dostaliśmy właśnie teraz taki efekt. Jeszcze raz z klawiszem CTRL. Wciskamy na naszą warstwę z samym okiem. Dostaliśmy zaznaczenie i jeszcze raz trzeba przejść do menu Filtr, Blur, czyli Rozmycie i Radial Blur, Rozmycie Promieniste. Tutaj zaznaczamy w metodzie Rozmycia Zoom, Quality na Best i praktycznie. Na maksa dajemy promień, OK i Ctrl D. Jak widzicie, zrobiło taki efekt ruchu, jeszcze przybliżę. I mamy taki właśnie efekt zrobiony przy wcześniejszym słabo wyglądającym oku. Teraz jeszcze możemy przejść do naszych warstw wypełnienia, tutaj na dole i wybrać Hue Saturation, czyli barwa nasycenie i tutaj zmienić parametry, aby troszeczkę dać dla tego oka życia i troszeczkę dać kolorów. Hue o, można troszeczkę na plusik, saturację. Na około 46 i na 6, myślę, z tego co tu widać, rozjaśnienie. Jak widzicie, teraz zrobiło to dla całego obrazu. Należy kliknąć tą ikonkę i nasz, jak zauważycie, efekt będzie dotyczył tylko i wyłącznie elementu zaznaczonego, czyli samego oka. A dokładnie samej tęczówki. Proszę bardzo. Już mamy coraz lepiej wyglądające to oko. I jeszcze, aby to poprawić, możemy zmienić rodzaj warstwy na łagodne światło, czyli soft light. I popatrzcie teraz, bardzo ładny mamy już w tej chwili efekt naszego oka. Teraz spłaszczamy nasze wszystkie warstwy klawiszami Alt, Command, Shift, E lub Option, Command, Shift, E i dostaliśmy spłaszczenie naszych wszystkich warstw. Teraz przechodzimy do menu Filtr, Other, Inne i wybieramy fil Filtr High Pass, czyli górnoprzepustowy. Jak wiadomo. Tutaj będziemy wyostrzać. Dajemy dosyć mocne wyostrzenie zależy nam tylko i wyłącznie na oku, więc skupiamy się tylko i wyłącznie na tym. OK. Zmieniamy rodzaj. Sprawdzamy Hardlight Overlay, chyba Hardlight. Daje dla samej tęczówki najlepszy efekt. I tak zostawimy. Z wciśniętym klawiszem Alt Wciskamy warstwę wypełnienia. Zrobiła się cała czarna i teraz musimy Odmalować Tylko i wyłącznie naszą tęczówkę czyli bierzemy pędzel Kolor biały strzałeczkami zmieniamy jeśli mamy czarny I Zaznaczam, znaczy zaznaczam, zamalowuję Kolorem białym oko, jak widzicie, ostrość. Już jest dosyć dobrze widoczna i proszę bardzo. Tak. Zdjęcie wyglądało przed oko, właściwie tak wygląda po naszych yy, przeróbkach. Możemy jeszcze kliknąć z kontrolem na nasze oko i jeszcze raz wybrać Hue Saturation, czyli barwa nasycenie, i jeszcze raz tutaj trochę sobie pokombinować czyli saturacji na około 40. Sił możemy zejść na minus 1, świateł nie ruszamy i proszę zobaczcie, przed po, aby jeszcze tak efekt ładniej uwypuklić, rodzaj warstwy z normal zmieniamy na saturację, czyli na nasycenie. I proszę bardzo, zdjęcie przed, zdjęcie po. Dodatkowo jeszcze możemy się pobawić w Dodge and Burn naszego oka, czyli robimy jeszcze raz kopię spłaszczonych warstw, czyli Shift Alt Control E lub Shift Command Option E. Mamy już naszą warstwę, w której mamy spłaszczone wszystkie warstwy poniżej. Przechodzimy do paska. W tej chwili tutaj Dodge and Burn. Nie widać, dlatego klikamy na te trzy kropki, przytrzymujemy i jak widzicie mamy także i sharp, i jest dodge i jest burn. Wybieramy dodge, Ctrl plus przybliżę oko i delikatnie rozjaśnię, czyli Wypale elementy oka, aby były lepiej widoczne. Jak teraz zobaczycie, sam tym już jest spora różnica. Damy jeszcze oddalenie. Proszę bardzo. O ile fajniej. Jeszcze raz, skoro wybraliśmy Dodge, teraz weźmiemy Burn i zwiększę trochę pędzel, przejadę tutaj właśnie kantem oka, aby podkreślić ciemną otoczkę dookoła tęczówki i proszę bardzo mamy skończony już nasz efekt. Z edycją oka. Jak widzicie, ciekawy efekt dla osób, które właśnie popełniły błąd podczas stworzenia zdjęcia, robienia zdjęcia modelce, modelowi, i oko nie wyszło tak jak trzeba. Dzięki temu tutorialowi elegancko mamy je poprawione. Jeśli jesteś pierwszy raz na moim kanale, to zapraszam do subskrypcji. Kliknij subskrybuj, kliknij dzwoneczek. Aby być powiadamianym o nowych filmach, nie pozostaje mi nic innego, jak pożegnać się dzisiaj i zaprosić na tutorial w następny poniedziałek. Cześć!